Dzień dobry, witamy Was z Asią bardzo serdecznie. Dziś w katalogu numer 9 omówimy sobie kosmetyki do włosów. Pod kątem pielęgnacji naszych włosów latem. Jakie nasze włosy mają potrzeby i jak im w tym okresie letnim pomóc. Tak, i przede wszystkim, słuchajcie, chcemy powiedzieć o tym, dlaczego kosmetyki Oriflame do włosów, ale nie tylko do włosów, dzisiaj akurat skupimy się na włosach, są wyjątkowe. Będziemy pokazywać Wam właśnie tą wyjątkowość, dlaczego warto jest zakupić właśnie nasze produkty do pielęgnacji włosów. Asiu, co już mamy, jaki mamy pierwszy produkt? No, tak pomyślałyśmy, że będziemy właśnie omawiać po kolei z katalogu, żeby nam było łatwiej, nic nam nie umknęło, więc na 33 stronie mamy z Love Nature olejek z awokado. Jest to olejek, który jest nie tylko do włosów, ale również do ciała i chciałam zwrócić na niego uwagę z kilku powodów. Po pierwsze właśnie, może inaczej, Bożenko, może zaczniemy od tego, jakie potrzeby te nasze włosy mają w ogóle, co trzeba. Czego nie trzeba, tak? Tak króciutko wstępem, zanim zacznę omawiać olejek, to pamiętajcie, że no, te nasze włosy, mówi się o tym, że to jest martwa tkanka, ale to nie do końca jest prawda, dlatego że różne czynniki atmosferyczne, różna pielęgnacja może sprawiać, że łuski włosa otwierają się bądź zamykają, że brakuje jakichś mikroelementów i wtedy stan tych włosów, no można jak to oględnie powiedzieć, jest nie najlepszy, tak? Wymaga dopieszczenia. I teraz co to może być, tak? Właśnie co tym naszym włosom może szkodzić, co może sprawiać, że będą wymagały dodatkowej ochrony? No przede wszystkim no, słońce. Mamy wprawdzie taką pogodę w kratkę, te słońce raz jest, raz go nie ma, ale jak już jest, to jest bardzo intensywne i tym bardziej wtedy to ta huśtawka pogodowa, to z jednej strony ta wilgoć, która jest jednego dnia, a z drugiego dnia to nadmierne przesuszenie, to też sprawia, że nasze włosy właśnie ulegają przesuszeniu, stają się bardziej łamliwe, kruche, mają problem z kolorem i żeby chronić te nasze włosy, żeby sprawić, aby były bardziej bezpieczne w tych letnich warunkach, potrzebujemy właściwej pielęgnacji, dodatkowej ochrony, żeby ta struktura włosa była gładka i żeby te nasze włosy zawsze wyglądały dobrze i żebyśmy się mogły tym latem cieszyć i tą pogodą, nie martwiąc się o naszą fryzurę. No i wracając do olejku, dlaczego ten olejek z awokado? Słuchajcie, awokado ma bardzo fajne właściwości. Olejek z awokado jest bardzo bogaty w antyoksydanty, czyli chroni właśnie nasze włosy, nie tylko włosy, bo ten olejek można stosować również do ciała, czyli będzie chronić przed stresem oksydacyjnym, czyli przed utlenianiem, przed uszkodzeniami, krótko mówiąc. A oprócz tego te kwasy tłuszczowe, które są również zawarte w olejku z awokado, działają odżywczo na włosy i sprawiają, że właśnie te włosy stają się mniej łamliwe, regenerują się, są lepiej odżywione. I tak jak powiedziałam, z dwóch powodów właśnie o tym olejku dzisiaj szczególnie chciałabym parę słów powiedzieć. Ze względu na jego właściwości, ale również ze względu na to, że ten olejek jest po raz ostatni w katalogu. Nie wiemy dlaczego, czy go całkowicie firma wycofuje, czy on za jakiś czas wróci w nowej odsłonie. W każdym bądź razie warto zwrócić na niego uwagę. I można go, tak jak powiedziałam, stosować również do ciała, czyli nasza skóra nam również podziękuje. Bożenko, no jak ten olej... Słuchajcie, ja bym się spieszyła z zakupem, dlatego że jeśli coś jest ostatni raz w katalogu, no to jest do wyczerpania zapasów, tak? A cena jest, no mówi sama za siebie, tym bardziej, że my gratis dostajemy dwie próbki, no więc cena to jest 100 ml, więc ta pojemność wcale nie jest taka mała, więc za takie pieniądze, no to według mnie warto jest sobie zakupić. No i on ma bardzo pozytywne opinie od naszych klientek. Także tutaj są dziewczyny zachwycone nim, więc sprawdzony jest i bardzo polecam.
Kolejny produkt, który mamy w katalogu, Bożenko, to może o serii Eleo powiemy parę słów. No właśnie, to jest, wiecie co, na lato wydaje mi się, że jedna z najbardziej potrzebnych serii, tak bym powiedziała, bo ja od skóry głowy, na przykład włosy mam przetłuszczające się, ale tutaj to po prostu mam takie suche, jak nie wiem co. Ja używam i szamponu, i odżywki, i olejku, tego właśnie, który zobaczcie, już tutaj jest naprawdę na wykończeniu, mam ten olejek, ten nocny, on w ogóle przy okazji bardzo ładnie pachnie, nie wiem, czy ty Asia też go masz, może też taki. Cała seria, ale mam jeszcze tutaj ten suchy tak samo, więc generalnie jest to naprawdę bardzo bogata seria i bardzo fajnie odżywia naszą skórę głowy. Ale może po kolei, Asia, zacznijmy omawiać sobie te kosmetyki, czyli szampon do włosów. Słuchajcie, każdy z tych produktów, jeśli chodzi o szampony do Eleo, ma w składzie 6 olejków. Później one się tam jeszcze, ten siódmy, inne składniki się są inne, ale tutaj te 6 składników jest, to się nazywa właśnie ten złocisty eliksir Eleo, dlatego że ten złocisty eliksir Eleo ma w składzie 6 olejków. A ja myślę, tutaj, że warto powiedzieć, jakie to olejki, Bożenko, prawda? Tak, no przede wszystkim, nie wiem, Asiu, czy ty, czy ja tam masz przygotowane, to może ty ją. Ja mam przygotowane, słuchajcie, tak. Bo tutaj wiecie, żeby mi nic nie umknęło, więc żeby wam przekazać. Olejek arganowy, no myślę, że jak działa olejek arganowy, to każda z nas coś tam już słyszała. Przede wszystkim jest bardzo odżywczy i działa nie tylko na cebulki, ale również na strukturę całego włosa, więc to jest drogocenny składnik. Dalej mamy olejek jojoba, który świetnie nawilża włosy i wnika właśnie w łuski włosa, zapewniając to, że te włosy będą bardziej gładkie, mniej puszące się. I podobne działanie ma również olejek pozyskiwany z orzechów makadamia. On oprócz tego jest bogaty w niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe i oprócz tego, że nawilża i odżywia włosy, również odbudowuje tą taką warstwę lipidową na powierzchni włosów, dzięki czemu one się też mniej puszą. Co jeszcze? Kolejny olejek to olejek różany. Ma on bardzo dużą zawartość nie tylko kwasów tłuszczowych, ale również witaminę E, witaminę C i mikroelementy. To będzie sprawiało, że te włosy są bardziej wygładzone i łatwiej się układają, łatwiej je wystylizować. Jeszcze w składzie mamy olejek łopianowy, który również odżywia, ale sprawia, że włosy stają się miękkie. Reguluje on wydzielanie sebum, Bożenko, dlatego tak chyba uwielbiasz tą serię. I te włosy wyglądają na zdrowsze i takie pełne blasku. No i jeszcze mamy olejek tamanu, który pomaga nawilżać i wzmacniać włosy i on będzie na włosach tworzył taką warstwę ochronną, która zatrzymuje nawilżenie we włosach. I teraz tak naprawdę pamiętajcie, że za zdrowe włosy odpowiada zdrowa skóra głowy, więc te olejki oczywiście działają nie tylko na samą strukturę włosa, ale również na naszą skórę głowy, również na cebulki. I dlatego tak ważna jest nie tylko oczyszczanie włosów, nakładanie szamponu, ale również odżywki różnego rodzaju i te nasze cudowne olejki, o których już właśnie Bożenka wspomniała. Mamy ich z serii Eleo kilka, ale na uwagę myślę, że szczególnie zasługuje ten ochronny, jego teraz w katalogu niestety nie ma w promocji. To jest strona 109, jakby ktoś miał ochotę otworzyć sobie katalog i popatrzeć, przejrzeć. Tam jest ochronny olejek do włosów i właśnie on ma za zadanie tym bardziej chronić jeszcze nasze włosy właśnie przed tymi czynnikami atmosferycznymi. A nie wiem, czy wiecie, to nie jest tak, że im więcej mamy
mamy nawilżenia wokół nas, w powietrzu, to tym bardziej nawilżone są włosy. Wręcz odwrotnie. Właśnie wilgoć powoduje, że otwierają się łuski włosów, przez co włosy bardziej się puszą i są narażone na przesuszenie. Dlatego tak ważne jest to, jak te włosy chronimy. Te olejki zabezpieczają właśnie przed otwarciem tej łuski włosa i dzięki temu te włosy mniej tej wilgoci z zewnątrz będą chłonęły i mniej narażone są właśnie na przesuszenie. Także seria Eleo jest po prostu cudowna. Dokładnie. Odżywkę, słuchajcie, bo powiedziałaś o olejku, ale ja może tak po kolei. Najpierw szampon, podczas jak jesteśmy pod prysznicem, używam olejku, odżywki, przepraszam. No i odżywka, no to powinniście wiedzieć tylko tyle, że odżywkę należy minuta, dwie, w zależności od tego, ile, ja to nie całą minutę, może czasami dłużej, czasami krócej. W każdym bądź razie, że odżywka jest do spłukiwania, moi drodzy. I mamy jeszcze w promocji właśnie ten olejek nano, to mówię wam, przepięknie pachnie. Słuchajcie, to są wszystkie te produkty faktycznie, tak jak ja się mówiła, ale właśnie i ten olejek nocny, czy my coś tutaj mamy takiego jeszcze, czy on ma coś takiego fajnego, jeszcze innego, o czym powinniśmy, Asiu, wspomnieć? Ja tak patrzę, bo też nie chcę... To znaczy przede wszystkim, Bożenko, on ma taką dużo bardziej bogatą, gęstą, tłustą formułę, więc dlatego jest olejkiem na noc, żeby te włosy mocno nawilżyć, zregenerować. On raczej nie nadaje się do stosowania w ciągu dnia, bo będzie za mocno obciążał włosy. Tak. Natomiast te pozostałe nasze olejki mają tą formułę dużo delikatniejszą, więc ta jedna, dwie krople wtarte w końcówki włosów sprawią, że one będą bardziej lśniące i właśnie odżywione. I pamiętajcie, w końcówki włosów wcieramy, ale może to być na suche włosy, ale może być również na mokre. Także tutaj nie ma jakichś takich przeciwwskazań, co kto bardziej lubi. Ja wolę na mokre włosy, nie wiem jak ty, Bożenka, bo mam wrażenie, że wtedy że on lepiej wnika w te włosy i te włosy mimo wszystko wyglądają na lżejsze. Przy moich cienkich, bardzo delikatnych włosach, jak ociupinę za dużo go dam na suche włosy, to one już wyglądają na nieświeże, więc ja wolę dawać to mokre, u mnie to się zdecydowanie bardziej sprawdza. No i kochani, w ogóle seria Aloe jest dla wszystkich rodzajów włosów. Tu już naprawdę, no chyba, że ktoś ma, nie wiem, przetłuszczające się, ale z reguły to skóra głowy jest właśnie przetłuszczająca, a tutaj włosy, te końcówki, o których mówiłaś, z reguły, no niestety są suche i to, no ja nie znam osoby, która by miała końcówki włosów tłuste, no chyba, że ktoś... Tak. Z moich doświadczeń i jakby z opinii moich klientek, to szampon Eleo i w ogóle ta cała seria Eleo działa w ten sposób, że włosy wyglądają na miękkie, puszyste, ale nie są napuszone. Tak. Nie wiem, czy czujecie tą różnicę. On nie obciąża ta seria włosów, one nie jest bogata jakaś bardzo mocno w jakieś ceramidy, nie sprawia, że ten włos staje się ciężki, lejący, tak? Więc jeżeli ktoś takiego efektu oczekuje, to myślę, że nie do końca będzie z niej zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś chce właśnie mieć takie puszyste, miękkie włosy, ale nie napuszone, nie jakieś gdzieś tam roztrzepane, takie, które się będą łatwo układać, to myślę, że z tej serii będzie bardzo zadowolony. No słuchajcie, to najważniejszą serię chyba mamy omówioną z takich serii, kompleksowych serii na lato, tak bym powiedziała. No to Asia, na następnej stronie, na stronie 110 mamy produkty przeciw wypadaniu włosów. Uwielbiam przede wszystkim, słuchajcie, tonik do skóry głowy. Seria przeciw wypadaniu włosów, tak jak sama nazwa mówi, ma zapobiegać wypadaniu włosów i mamy w tej serii cztery produkty. Jest szampon, jest odżywka, mamy spray przeciw wypadaniu włosów i tonik do skóry głowy. I teraz... Jak używasz tego produktu, powiedz najpierw. Ja tego toniku używam różnie, słuchajcie. Czasami na noc spryskuję, przedzielam sobie pasma włosów. Chodzi o to, żeby go wetrzeć w skórę głowy, czyli zdejmujemy tutaj tą blokadę, tak? I po prostu spryskujemy pasma, przedzielając włosów, spryskujemy skórę głowy, wcieramy. Czasami robię to nawet, jak zapomnę wieczorem, to robię to rano po umyciu. Wcale nie obciąża to w żaden sposób włosów.
wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że one wtedy są takie bardziej, wiecie, odbite od głowy i wyglądają lepiej. Natomiast z takich moich uwag, o tych wszystkich produktach chciałabym tak króciuteńko wspomnieć, to jest szampon. Szampon, pamiętajcie, jest produktem do skóry głowy. On ma oczyścić skórę, oczyścić włos. On tak naprawdę sprawi, że te włosy będą wyglądały lepiej, te, które nam zostały, będą bardziej puszyste, będą bardziej błyszczące. Tak samo odżywka. Natomiast te produkty to tak częściowo też wpływają oczywiście na skórę głowy, na nasze cebulki, natomiast mocno ich nie zregenerują. Spray przeciw wypadaniu włosów jest to produkt, który ma przede wszystkim ułatwić stylizację tych naszych już biednych, przerzedzonych włosów, ma sprawić, że będą one bardziej puszyste, będą wyglądać lepiej. Natomiast tonik, słuchajcie, to jest typowo na skórę głowy, typowo na cebulki, to jest produkt, który właśnie będzie nam regenerował cebulki włosów. Ja tutaj sobie gdzieś wrzuciłam informacje na jego temat, mam nadzieję, że teraz szybko sobie znajdę, bo chciałam wam powiedzieć, o mam właśnie o tej serii więcej o tych składnikach. Kompleks fitoskładników przede wszystkim, technologia TriActivate i kompleks witaminowy, który będzie tak no, sprawiał, że te włosy będą po pierwsze, on zapobiega wypadaniu włosów, ale również reguluje pracę właśnie, reguluje pracę i cebulek, i gruczołów łojowych, dzięki temu zwiększa gęstość tych włosów, objętość. Ta formuła TriActive, ona działa w ten sposób, że poczekajcie, nie chcę tutaj być gołosłowna, nie chcę was tutaj w błąd wprowadzić, więc już sobie odszukuję. TriActive to jest formuła, która będzie stymulować również wzrost włosów, że one będą rosły szybciej i będą rosły od razu takie grubsze objętościowo. Natomiast co to są te fitoskładniki? Fitoskładniki to są składniki roślin, pochodzenia roślinnego, pozyskiwane są z nasion, soi, kokosza, tu jest mieszanka różnych białek pochodzenia roślinnego, które właśnie są naturalnym budulcem naszego włosa, dzięki czemu właśnie te włosy lepiej się regenerują. Ja jestem zachwycona efektem, jak miałam taki, wiecie, po antybiotykoterapii, po jakiejś dłuższej chorobie miałam problem właśnie z wypadającymi włosami, stosowałam właśnie ten produkt i witaminy, o których jeszcze Bożenka za chwileczkę coś więcej nam powie, to słuchajcie, ja po jakimś czasie miałam pełno tutaj takich małych, krótkich włosków, babyków i od tamtej pory no już tak sama na sobie przekonałam się, że rzeczywiście to super działa i no, moja teściowa też stosowała akurat ten tonik do skóry głowy, akurat ona witaminy no, nie zażywała, więc miałam to porównanie, jak działa ten produkt, rzeczywiście włosy się wzmocniły i przestały wypadać, także polecam gorąco z całego serca, szczególnie właśnie ten produkt, no ale oczywiście kompleksowa pielęgnacja całą serią też jakby wzmacnia działanie tych wszystkich składników. Czyli seria HairX, nie umiem przeczytać, Bożenko, ty może jesteś lepsza w angielskim, jak to się czyta? Fal Defense. No generalnie to niech jest tonik. Na stronie, słuchajcie, 110 tonik, tak po polsku u nas napisane tonik do skóry głowy przeciw wypadaniu, więc tutaj już zostawmy to. Natomiast właśnie, w ogóle słuchajcie, ja tak jak zawsze powtarzam, Oriflame ma bardzo dużo kosmetyków, ja nie używam wszystkich. I na przykład teraz Asia to co mówi, ja nie używałam nigdy tego toniku. Ja miałam problem z wypadaniem włosów, ja poradziłam sobie tym kompleksem, o którym za chwileczkę wam powiem, ale przekonałaś mnie, ja sobie zamówię ten tonik. Bo wiecie, co jakiś czas powinno się szczególnie, no przychodzą takie okresy w roku, że raz mamy silniejszy ten organizm, raz tam, wiecie, różne takie rzeczy, więc ja sobie kupię i właśnie po to się tutaj spotykamy, żeby się też wymieniać, słuchajcie, właśnie tymi produktami, bo no, tych produktów jest dużo, no nie używamy wszystkiego, przynajmniej ja tak mam i
cieszę się, że... A dlaczego mówię o tym przy okazji pielęgnacji latem? Bo ktoś może powiedzieć, ale o co chodzi? No przecież mi włosy nie wypadają, ale tak jak Bożymka powiedziałaś, czasami jest tak, że z różnych powodów ten nasz organizm zaczyna gorzej funkcjonować. Latem ta skóra, ta pielęgnacja, no, szczególnie jak wyjedziemy na wakacje, nie tachamy ze sobą tak całej łazienki, więc przez jakiś czas te włosy może są bardziej narażone gdzieś tam na... Tak, jest to Asia stres, bo u mnie w moim przypadku... Tak. W moim przypadku to stres i nieważne, czy to jest lato, jesień, zima, to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeśli mam w swoim życiu prywatnym jakąś taką sytuację mega stresującą, to koniec, to po prostu to wtedy nie ma przebacz. I właśnie pamiętam, jak się przeprowadziłam do Łodzi, słuchajcie, wiecie, w związku z przeprowadzką do innego miasta, w ogóle remont, no to był jeden wielki stres. Ja byłam jednym wielkim kłębkiem, co tu dużo mówić. I słuchajcie, wtedy miałam mega włosy od właśnie osłabione. Ja jestem fanką Wellness Packa i zawsze używałam Wellness Packa. No ale wtedy musiałam sobie wzmocnić się jeszcze innym suplementem. Ja dzisiaj go nie mam, bo tak jak mówię, no tutaj kiedyś go używałam. Zużyłam, dokładnie, bo to jest kuracja. Słuchajcie, od razu Wam powiem najpierw. Warto sobie założyć subskrypcję. Ja tak zrobiłam, bo to jest kuracja minimum 3-4 miesięczna. Trzeba systematycznie łykać te tabletki, żeby były efekty. Nie oczekujcie, że jak kupicie i czasami raz na tydzień wezmę tabletkę i powiem, no te tabletki nie działają. Nie, no słuchajcie, one działają, bo my mamy mnóstwo bardzo pozytywnych opinii na ten temat, tylko że trzeba systematycznie właśnie łykać. Ja może Wam powiem, przeczytam w zasadzie. Jest to kompleks odżywczy do włosów i paznokci, który dostarcza różnych składników odżywczych, które wpływają dobroczynnie na ich kondycję. Zawiera aminokwasy, elizinę i L-cysteinę, ekstrakt z diabłek bogaty we flawonoidy, antyoksydacyjną witaminę C, żelazo, a także selen, cynk, które przyczyniają się do utrzymania zdrowych włosów i paznokci. Słuchajcie, selen, cynk są to składniki, które powinniśmy tak na dobrą sprawę dostarczać sobie z pożywieniem. To jest jak większość składników odżywczych, wszystko powinniśmy dostarczać sobie z pożywieniem, ale tak się składa, że w dzisiejszych czasach mamy tak kwaśne deszcze i tą glebę mamy tak wyjałowioną z tych podstawowych składników mineralnych, że my chcąc, nie chcąc po prostu musimy sobie uzupełniać. Ta gleba nie jest taka jak 30 lat temu, kiedy moja babcia sadziła, nie wiem, ziemniaki, marchewkę i tak dalej. No dzisiaj to jest w ogóle, słuchajcie, wszystko jest hodowane w szklarniach, na sztucznych jakichś tam nawozach i tak dalej, więc to na pewno nie mamy tych pierwiastków. No i właśnie ten selen i cynk, one są ważne, ale ważniejszymi składnikami to jest właśnie ta elzeina i elcysteina, o której zaraz Jasia powie, bo ona ma świetne notatki, ale ja chciałam Wam powiedzieć o tym, że te suplementy mają składniki, które nie są modyfikowane genetycznie. Ja w ogóle staram się spożywać produkty, które nie są modyfikowane genetycznie, a już do włosów. Wszystkim musicie wiedzieć, że my w Oriflame wszystkie kosmetyki, to macie, jeśli ktoś nie wie, to od razu Wam powiem, że na początku w naszych katalogach, zobaczcie, mamy wszystkie takie informacje o wszystkich składników, czyli generalnie nasze kosmetyki mają właśnie składniki niemodyfikowane genetycznie. To jest naprawdę bardzo ważne, bo tym właśnie kosmetyki Oriflame różnią się od innych na rynku, że składniki, bo co innego Asia mówiła o olejku, o tych olejkach. No właśnie, można mieć awokado i awokado, tylko pytanie, które jak jest hodowane, jeśli coś jest niemodyfikowane genetycznie, to znaczy, że jest zdecydowanie bardziej zdrowe. I bez sztucznych barwników są to nasze suplementy, bez glutenu, wysoka zawartość właśnie żelaza, cynku i selenu, o którym wspominałam, wysoka zawartość witaminy C. No dobrze, Jasia, powiedz o tej, o tych składnikach. Elizyna i L-cysteina to są aminokwasy, które są bardzo cenne dla naszych włosów. Aminokwas, jak wiecie, to jest rodzaj białka, czyli to jest taka cegiełka, która buduje nasz włos, czyli bez tego tak naprawdę nasze włosy nie mogłyby istnieć, więc właśnie niedobory tych dwóch składników mogą być przyczyną wypadania włosów, ale również te składniki, o których ty, Bożenka, mówiłaś, tutaj mamy żelazo, cynk, selen, to
szczególnie właśnie niedobory cynku, ale również żelaza mogą być przyczyną wypadania włosów. Jak wiadomo, żelazo nie będzie się dobrze wchłaniało do organizmu bez witaminy C, więc tutaj też mamy tą witaminę C. No i selen, czyli te wszystkie składniki, które są niezbędne do tego, żeby ten nasz włos był zdrowy, żeby ten włos miał piękny wygląd i żeby on był na tyle silny, żeby ten cykl włosa nie skracał się, tak? Czyli żeby nie było tego nadmiernego wypadania. I właśnie te wszystkie składniki, budulce włosa, tak naprawdę są uzupełnieniem, tak jak Bożenka zresztą powiedziałaś, naszej codziennej diety. Czyli to, czego nam brakuje, zresztą pewnie zauważyliście, że jak lekarze zlecają badania, to często właśnie jest żelazo, cynk, selen, tak, żeby sprawdzić poziomy tych witamin i często jest tak, że mamy niedobory, czy gdzieś właśnie jakieś skurcze mięśni się pojawiają, czy jakieś problemy z zakwasami, czyli to też już może być sygnał, że gdzieś nam tych pierwiastków w organizmie brakuje, a jeśli jeszcze przy tym pojawia się problem właśnie z wypadaniem włosów, no to tutaj można naprawdę podejrzewać, że to właśnie o te składniki chodzi i właśnie ta cała kuracja 3-miesięczna ma sprawić, żeby sobie te niedobory uzupełnić. Oczywiście możecie sobie każdy z tych składników kupić oddzielnie, jak najbardziej. Cynk, selen, witaminę C, żelazo, tak, oczywiście mieć 5 czy 10 buteleczek w domu i jeszcze kwestia tego, z jakiego źródła one są, jak dobrze są wchłanialne. Tutaj mamy pewność, że to jest wszystko w takich dawkach, żeby właśnie nasz organizm je dobrze przyjął i żeby te nasze włosy się szybko zregenerowały. Moi drodzy, łykamy. Przy okazji włosy i paznokcie, bo oczywiście i cynk, i selen też mogą być przyczyną słabej kondycji, niedobory tych pierwiastków mogą być przyczyną złej kondycji również paznokci. Więc tutaj będziemy od razu miały działanie nie tylko na włosy, ale również na paznokcie. Moi drodzy, jak stosujemy 2 tabletki dziennie w trakcie posiłku? Ja pamiętam, że ja sobie łykałam 1 rano, 1 wieczorem, ale ja jestem taka, wiecie, systematyczna, natomiast jak ktoś się boi, że zapomni, to jednorazowo 2 najwyżej sobie łykajcie. I tutaj też czasami zadajecie pytania nam, czy bo jak ktoś ma na przykład problem, no gdzieś tam owłosienie na przykład na twarzy, czy gdzieś tam u mężczyzn, tak, nie, słuchajcie, to nie jest tak, że podczas brania tego suplementu nagle ktoś, kto ma czasami kobiety, no bo u mężczyzny to tam normalne, ale u kobiet się wąsiki pojawiają, tak, że boją się dziewczyny brać tego typu suplementów, bo boją się, że im się pojawi nagle owłosienie na ciele. Nie, 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 nic z tych rzeczy. To działa tylko i wyłącznie tutaj, gdzie te włosy powinny być. Gdzie trzeba. Czyli tam, gdzie te włosy mają nam rosnąć i naturalnie do tej pory rosły, nigdzie poza tym nam dodatkowo dokładnie. Nie rosną. Tak. Dokładnie, także też warto o tym... Zwróćcie uwagę jeszcze, jeśli macie katalog, to jest strona 57, tutaj mamy taką informację w katalogu, że właśnie ten produkt w 2018 roku zdobył laur konsumenta. Tak. Także, no, ja to jeszcze jest... dopowiem Wam, kochani, że warto jest założyć sobie subskrypcję, czyli, bo ja na przykład brałam subskrypcję, czyli w 4 katalogu dostajecie za 1% ceny, czyli dokładnie za 1,72 chyba złote, jakoś tak. 1,72 albo 1,78 jakoś 0, tak. 0,72, Bożenko. No, 0,72, a jak ja powiedziałam? 1,72. 0,72, słuchajcie, niecałą złotówkę, więc opłaca się założyć subskrypcję i to też będzie, dana subskrypcja to jest właśnie taki bardzo ważny okres, bo to jest akurat, wiecie, że tyle minimum powinniście łykać te suplementy. Co jeszcze? Dlaczego teraz właśnie przez okres wakacyjny według nas powinniście łykać te suplementy? Dlatego, że są wakacje. Często odżywiamy się, no są grille, są jakieś lody, bo jest, wiecie, no dużo żyjemy takich rzeczy, których na co dzień normalnie, kiedy jest chłodno, jedlibyśmy mniej, no bo umówmy się, że mamy ochotę na lody wtedy, kiedy jest ciepło. Więc czasami nie odżywiamy się jak należy i tych składników odżywczych takich typowych właśnie nam brakuje, dlatego warto jest właśnie teraz w okresie wakacyjnym się suplementować właśnie tymi... Ja bym powiedziała jeszcze inaczej, Bożenko.
Ja bym powiedziała jeszcze inaczej, dlatego że teraz tak, mamy mało czasu tak naprawdę latem. Też, no chcemy też. korzystać tak, z tych chwil ciepłych, gdzieś tam wyjeżdżamy również, kto ma taką możliwość i później dopiero jak to lato mija, wakacje mijają, zaczynamy się martwić. Tak, jak poprawić kondycję włosów po lecie zniszczonych, jak poprawić zniszczonej skóry po lecie, bo tu gdzieś przesuszona i tak dalej. I wasze koleżanki będą biegały po kosmetyczkach, zastanawiając się, jak poprawić kondycję włosów, skóry i tak dalej, a wy będziecie siedziały w domu i cieszyły się właśnie super kondycją swoich włosów i skóry i paznokci. Także... Ja, kochani, jeszcze, skoro jesteśmy przy suplementach, jeszcze tylko wspomnę, strona 63, w promocji mamy super kwasy omega-3. Ja o nich teraz nie będę mówiła, bo my nagrałyśmy z Asią w tamtym katalogu wspólny film, gdzie poświęcamy dużo czasu astaksantynie i kwasom omega-3. Tylko mówię, że mamy taki film nagrany też wspólnie, więc zachęcamy Was do tego, żeby sobie tam zerknąć, obejrzeć. Ja podlinkuję, tak żebyście kliknęły później poniżej i kliknęły sobie i weszły do tamtego filmu. Ale wracając do włosów, do kosmetyków. Asia, na stronie 123. Tak, już wiem, o czym chcesz mówić. Mamy maski jednorazowe, są to nowości. Słuchajcie, ja mam wszystkie trzy, ale przetestowałam, no bo to jest nowość, słuchajcie, więc zdążyłam przetestować tylko bananową. A ponieważ to są maski, więc maskę stosuję raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to jest maks. Więc no, na razie mam tylko doświadczenia z bananową. I tutaj mamy tak, z papają i z awokado. O awokado Asia już tutaj trochę mówiła, tak, bo to a propos olejku. Tak, super odżywia włosy, ma bardzo dużo składników, ale również te kwasy tłuszczowe, które sprawiają, że te włosy będą mniej puszące się, bo one sprawiają, że te łuski włosów łatwiej się zamykają. Także maseczka z awokado. Bożenko, Jadko, zanim zaczniesz omawiać kolejne. Dobrze. Słuchajcie, te maseczki są cudowne, nie tylko ze względu na to, jak działają, ale tak, pomyślcie sobie, wziąć taką odżywkę do walizki. Tak. A wziąć tą saszeteczkę tak. cudowną, czy dwie na wyjazd, no to jest tak. różnica, prawda? Jest różnica, tym bardziej, że cena jest fajna przy zakupie dwóch sztuk, bo możemy sobie wziąć też papaję, która jest regeneracyjną maską, pomaga zregenerować zniszczone włosy. I słuchajcie, no chyba jeśli chodzi o kobiety, to chyba każda z nas coś z włosami robi, bo albo modelujemy, albo prostujemy, albo farbujemy, więc no, która z nas nie potrzebuje regeneracyjnej maski do włosów, tak na dobrą sprawę, więc papaja będzie nam regenerować. No i jeszcze jest ta bananowa, która ma za zadanie, już sobie przypominam, bo już nie pamiętam, wzmocnić, tak myślałam, wzmocnić nasze włosy, tak? Bo słuchajcie, wypadanie wypadaniem, ale bardzo często też my, zwróćcie uwagę na to, czy włosy wypadają, czy włosy nam się łamią. Bo jeśli włos jest suchy, to bardzo często on się po prostu łamie. On nie wypada z cebulką, on się nam łamie. Tak jak ja tutaj widzicie, mam tu już lekki odrost, więc czasami jest tak, że włos się po prostu w którymś momencie łamie. I wtedy musimy go wzmocnić właśnie dlatego, żeby on się nie złamał, żeby on... zachować tą gęstość. Ten wyciąg z bananów, Bożenko, nie wiem czy wiesz, ale on właśnie też chroni włosy przed wypadaniem. O, no i cudownie, i mamy wszystko. Jeszcze mamy podwójnie ochronę. Zwróćcie też uwagę, kochane, my uwielbiamy w ogóle z Bożenką tą serię Love Nature. Love Nature, czyli z miłości do natury. Dlaczego? Dlatego, że no, tam mamy po prostu wszystko, co naturalne. W tych maseczkach mamy 96% składników naturalnych, słuchajcie. 96%, to jest bardzo dużo, nie zawiera silikonów, mało tego, te produkty z Love Nature mają biodegradowalną formułę, czyli już na etapie zmywania ten produkt ulega biodegradacji, czyli chronimy również środowisko. Czyli zobaczcie, ile korzyści dla nas i dla środowiska przy okazji. Także właśnie bardzo... Tak jest, ja z Love Nature z tej strony właśnie, o której mówi Asia, ale to nie wzięłam, bo jeszcze mam... Słuchajcie, bo ja włosy, powiem Wam szczerze, że myję różnymi szamponami. Raz właśnie typowym do przesu, czyli jeśli na przykład jestem na basenie, bo ja chodzę na basen, chlorowana woda mega wysusza,
Do tego jeszcze jak jest gorąco, tak jak na przykład w czwartek byłam na kajakach, 4 godziny, 5 godzin na bitym słońcu, słuchajcie, mimo że miałam czapeczkę, ale wiecie, no różnie to. Natomiast naprawdę i wtedy czasami sobie właśnie używam tego szamponu z olejem kokosowym, a czasami nie wzięłam z łazienki, widzicie, a czasami tego do włosów przetłuszczających. Wiecie, patrzę na to, co moje włosy potrzebują, którego produktu, którego składniku i wtedy takie używam. Natomiast mam też, słuchajcie, to jest jeden z nowych produktów, ten olejek do włosów właśnie z kokosem. I czym się różni ten olejek, bo on ma tutaj 99% naturalnych składników, czym on się różni od takiego typowego oleju kokosowego nie wiem, ze słoika w sklepie, tak? No właśnie tym, że on, bo on ma tylko trzy składniki. Słuchajcie, olej kokosowy, którego ma po prostu najwięcej. Jest tutaj, ja przeczytam, pozwolę sobie przeczytać. Tak, przeczytać. Jest tutaj, już kochani, poczekajcie, bo ja sobie zamknęłam tą cała ja, bo to jest ważne. On jest, to jest taki składnik, który już Wam mówię. Na stronie Oriflame można oczywiście doczytać, słuchajcie, bo właśnie my te informacje czerpiemy z naszej strony. Jak w lupkę tam na stronie Oriflame wchodzicie i wyszukujecie produkt, to jest podany jego dokładny skład. Tak. Natomiast słuchajcie, ten drugi składnik, który jest tam, on jest właśnie bardzo ważny i dlatego on się różni, jest zdecydowanie lepszym produktem niż taki zwykły olej kokosowy ze sklepu. Dlaczego? Dlatego, że jest to składnik, który działa antyoksydacyjnie i przeciwutleniająco, a tutaj trzeba zahamować proces starzenia się tego włosa, chroni przed promieniowaniem, dymem papierosowym, ale przede wszystkim, słuchajcie, też jak gdyby nie pozwala temu olejowi się utlenić, czyli no, zamyka, że tak powiem, cały ten proces, dlatego według mnie to jest bardzo ważne, jak sobie gdzieś wygooglacie, bo to można, tak i można to, natomiast wzmacnia barierę naskórka też, utrudnia, ułatwia, przepraszam, substancją wchłonić się do tego włosa, także no, ten składnik jest po prostu niezbędny. Właśnie, że ten olej będzie chronił też skórę głowy, dzięki czemu też będzie zapobiegał powstawaniu łupieżu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta stała wilgoć, gdzieś tam pocimy się, wilgotne powietrze czy coś i ta wilgoć powoduje, że szybciej na głowie mogą nam rozwijać się pewne drożdżaki, więc może być skłonność do łupieżu. Natomiast właśnie ten olej kokosowy będzie sprawiał, że ta warstwa lipidowa na skórze będzie chroniła tą skórę właśnie przed rozwojem tych drożdżaków. Także super produkt. Kochani, tak, ja jeszcze dopowiem, bo właśnie wspomniałaś ja mam szampon przeciwłupieżowy i słuchajcie, skąd się bierze łupież? Jak się dowiedziałam, okazuje się, że łupież to jest nic innego jak wysuszona skóra głowy. Ja rzadko po niego sięgam, ale kiedy czuję, że moja skóra głowy jest tak właśnie mega przesuszona i gdzieś coś się dzieje, to wtedy ja zawsze mam, jak mi się tylko skończy, tylko że ja go rzadziej używam, naprawdę raz na 2-3 tygodnie może umyję tym szamponem głowę, ale mam go, więc jeśli ktoś ma problemy z łupieżem, to słuchajcie, to jest bardzo skuteczny szampon do włosów. Ale wrócę jeszcze na sekundę dosłownie do tego olejku. Słuchajcie, bo możecie mieć problem z... Jak ja go kupiłam, no chciałam go zwrócić, bo słuchajcie, kombinuję i kombinuję i tu mi nic nie leci, myślę sobie, co jest. Jeśli nic nie leci, to być może trzeba wstawić do gorącej wody, żeby ten olejek, no wiecie, olej kokosowy ma to do siebie, że jak jest chłodno, to on zmienia konsystencję, ale słuchajcie, o, teraz już mi leci, zobaczcie, to są takie srebrne, no jak olej kokosowy po prostu, ale musicie wziąć wykałaczkę i po prostu przebić. Tam jest widocznie coś takiego, jakaś taka powłoka, którą trzeba przebić, bo słuchajcie, no ja nie mogłam i na ciepło, i tak, i siadli nie mogłam. I w końcu od Ani Pęskiej Formali usłyszałam właśnie, że żeby przebić i wpadłam na ten pomysł, więc gdybyście sobie pozwolili na ten produkt, no to właśnie tak zróbcie. I zobaczcie, olej kokosowy, który zmienia pod wpływem ciepła mojej dłoni, on zmienił się w płynny produkt, który można właśnie
w skórę głowy po prostu wmasować. No dobra, to miało być... No i dobra, Bożenko, jeszcze jedna rzecz, słuchaj, bo tutaj tych produktów to mamy mnóstwo, nie, tak. Części z nich nie ma w katalogu, więc pozwolimy sobie zostawić je na inny raz, ale jeżeli mówimy o pielęgnacji włosów, to bardzo ważne jest, żeby te włosy dobrze wyczesywać, tak, żeby je rozczesać po umyciu, żeby one zawsze nie były splątane. No właśnie, Bożenka, masz tą szczotkę i ją przetestowałaś. Tak. To jest szczotka, która jest z czego zrobiona? Ona jest zrobiona w 50%. Tak, z recyklingu. Natomiast wiecie, ona ma 30% słomy pszennej. Więc zresztą, słuchajcie, jeśli Love Nature, no to wiadomo, że to wszystko musi być jak należy, wszystko zgodnie z naturą i w ogóle. Natomiast powiem Wam, że no ja mam krótkie włosy, więc generalnie, ale ta szczotka właśnie, ona jest taka mega delikatna. I jak ja ją miałam na spotkaniu katalogowym, to dziewczyny, które mają długie włosy, które mają problemy z kupieniem właściwego produktu właśnie do rozczesywania włosów, jak się okazuje, ja to nawet nie wiedziałam, że można mieć z tym problem, ale okazuje i jak one wzięły tą szczotkę moją do ręki, jak zaczęły je, o matko, włosy, bo po niektórych szczotkach włosy długie puszą się od razu, tak się elektryzują, a po tej właśnie nie. Dlatego dziewczyny były zachwycone, naprawdę, słuchajcie, świetna szczotka. Przekonałaś mnie, kupuję sobie tę szczotkę. Tak. Także bardzo fajna, równie bardzo fajny produkt. I słuchajcie, chyba, bo Asia, nie wiem, czy ty wiesz, ale już 40 minut mówimy, a tak, 15, ja słuchajcie. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Ja tylko dopowiem, kochani, bo mamy w ofercie na stronie, już Wam mówię, której, 125, olejek na Love Nature, taki z drzewa herbacianego. Słuchajcie, to jest olejek na wypryski, ale nie tylko, bo olejek z drzewa herbacianego ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i poza takimi rzeczami jak na twarzy gdzieś tam jakiś trądzik, to słuchajcie, możecie również używać do włosów, czyli w jaki sposób? Jeśli na rękę wylewamy troszeczkę szamponu, a coś nam się zrobiło, mamy jakieś, nie wiem, stan zapalny, też mamy w skórze głowy czasami jakieś krostki, coś tam się dzieje czasami, czy też mamy właśnie łupież, to możemy sobie ten olejek do szamponu, do włosu jedną, dwie kropli zmieszamy na dłoniach i umyjemy. I to też nam uspokoi skórę głowy wtedy, kiedy mamy jakiś stan zapalny na głowie. Tak, nie na włosach, tylko na głowie. Tak mówimy o... Ja teraz może, Bożenka, tak mi przyszło do głowy, żeby zrobić taki, no może nie konkurs, tylko taką myśl mam, żeby osoby, które będą oglądały ten nasz dzisiejszy filmik, no oczywiście zawsze prosimy o jakieś komentarze i Wasze sugestie, ale może napiszcie, do czego Wy jeszcze olejek Love Nature wykorzystujecie. Ten z drzewa herbacianego, tak. Właśnie, dlatego że często ja słyszę o takich niesamowitych jakichś zastosowaniach tego olejku, które wcześniej nie przyszłyby mi do głowy, a klientki stosują i potwierdzają jego działanie, chociażby do inhalacji przy przeziębieniu, przy katarze, ale napiszcie proszę, do czego jeszcze można Waszym zdaniem... Świetny pomysł, ja się pod tym podpisuję, bo naprawdę ten olejek to jest chyba najbardziej poza tym kremikiem naszym uniwersalnym, kolejny produkt mega uniwersalny, który można stosować na... Nie mówię do czego, bo nie chcę tutaj... Do domowej apteczki, słuchaj, każdy musi go mieć w apteczce swojej. Słuchajcie, to jest naprawdę produkt, ale faktycznie cudownie. Piszcie w komentarzach, do czego stosujecie. Może jakiś konkurs, może jakieś nagrody zrobimy dla tych osób, zobaczymy jak się zaangażujecie. Może takie osoby, które najbardziej są zaangażowane, to faktycznie jakoś tam jakieś upominki od nas dostaną. Słuchajcie, my o włosach mogłybyśmy gadać, ja tu mam jeszcze kilka produktów, ale nie, już zdecydowanie... Na następny raz tutaj mamy przygotowane, to przy innej okazji, słuchajcie. Ja tak samo, no, innym razem. Uwagę. Dziękujemy za cierpliwość. Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Was, cześć. Pa, pa.